Cześć. Dzisiaj jest 11 listopada. Tego dnia obchodzimy chyba 2 po 3 maja najważniejsze święto narodowe. Święto Niepodległości. Po 123 latach niewoli i rozbiorów Polska stała się wreszcie suwerennym i niepodległym państwem. Święto świętem, powiecie. Ale co to jasne janilki ma to wspólnego z motocyklami? Ano tyle, że jest to świetny moment, aby opowiedzieć o pierwszych polskich motocyklach. Ja jestem Łuk Sobranko, a wy jesteście na kanale Niedźwiedź Rusza w Świat. Ale zanim przejdę do motocykli, chciałbym nakreślić kontekst, bo bez niego same suche fakty nie powiedzą wam nic o duchu tych motocykli. Bardzo chciałbym wam powiedzieć, że po odzyskaniu niepodległości polska gospodarka wystrzeliła i na masową skalę zaczęliśmy produkować wspaniałe motocykle. Chciałbym, niestety nie mogę. Po 123 latach grabieży przez zaborców praktycznie w naszym kraju nie istniał przemysł. Nie było fabryk, nie było specjalistów, nie było prywatnej własności. Pod kątem gospodarczym i ekonomicznym byliśmy w ruinie. Dodatkowo w latach 1918-1921 Polska brała udział w aż 6 konfliktach zbrojnych, w których kształtowały się nasze granice. Pamiętajmy, że w tym czasie musieliśmy jeszcze powstrzymać inwazję Rosji Sowieckiej na Europę. A gdy już wydawało się, że wszystko będzie w porządku i wreszcie będzie trochę spokoju, będzie można pomyśleć o własnej gospodarce, przez cały świat przetoczyło się widmo globalnego kryzysu. Tym sposobem o własnych motocyklach zaczęliśmy myśleć dopiero pod koniec lat 20. Co prawda wcześniej pojawiały się próby budowania motocykli przez prywatnych przedsiębiorców, ale trudno tutaj mówić o produkcji na masową skalę. Były to pojedyncze egzemplarze, których rzemieślnicza produkcja powodowała wysoką cenę. W dodatku klienci byli dosyć sceptycznie nastawieni do tych prób i wybierali raczej maszyny z importu. Warto tutaj nadmienić, że w tamtym okresie podnosząca się z gruzów gospodarka praktycznie w całości nastawiona była na wyposażenie armii. Nasza armia wyposażona wtedy była przede wszystkim w sprzęt zdobyczny. Najliczniejszą grupą wśród tych motocykli były Harley Davidsony. Maszyny nie do końca lubiane przez naszych oficerów. Mała moc i wysokie koszty utrzymania skłoniły w 1927 roku naszą armię do przemyślenia zasadności zakupu tych motocykli w przyszłości. Polskie wojsko zdecydowało się na przeprowadzenie gruntownego przeglądu parku maszyn i zdecydowania, czego tak naprawdę w ogóle potrzebują. Po tym swego rodzaju remanencie szef Departamentu Inżynierii Ministerstwa Spraw Wojskowych nakazał stworzenie pojazdu o uniwersalnym zastosowaniu. Miał to być motocykl ciężki z przyczepionym z prawej strony wózkiem. Skłaniano się głównie do tego, żeby maszyny były produkowane w Polsce. Co prawda nie myślano wtedy jeszcze o stricte polskich maszynach, lecz próbowano ściągnąć do naszego kraju zachodnich producentów, aby oni otworzyli tutaj fabryki. Nie udało się to. W 1929 roku w Polsce powstała pierwsza prywatna fabryka motocykli Lech. Prace nad motocyklem były bardzo zaawansowane. Powstało nawet kilkadziesiąt egzemplarzy i to takich, które przeszły pozytywnie weryfikację wojska. I gdy już miała ruszać produkcja masowa, okazało się, że Lech nie ma kapitału, żeby sprostać temu zadaniu. Próbowano sprzedawać akcje, zbierać fundusze, jednak ta sztuka się nie udała. Lech zbankrutował po niespełna 3 latach działalności. W tym okresie zaczęto kombinować też nad innym motocyklem, tym razem produkowanym przez państwo. Konstruktorom kazano przyjrzeć się bliżej silnikom Indianów, czy tam Indian, oraz ramię i konstrukcji podwozia Harley Davidsonów. Przyglądnięto się nad wyraz dokładnie. Tak dokładnie, że nowy motocykl CWS M55 był prawie identyczną kopią motocykli zza Wielkiej Wody. Oczywiście zachowano pozory i żeby nikt nie zarzucił plagiatu, zmieniono niektóre wymiary. Tyle, że po wprowadzeniu zmian nie pokuszono się o przeprowadzenie badań wytrzymałościowych. Zastosowano słabej jakości stal, a do jakości spasowań poszczególnych elementów podeszło się klasycznie, po polsku. Jakoś to będzie, spasuje się przy montażu. Niestety wszystko to sprawiło, że motocykl był na wskroś zły. Pierwsze maszyny zbudowano na początku 1929 roku. Późną wiosną i latem przeprowadzono testy tej serii próbnej. Raport był miażdżący. Pozwólcie, że zacytuję. Najgroźniejszymi defektami było urywanie się zaworów, wybijanie gniazd zaworowych, ścieranie się powierzchni krzywek rozrządu, pękanie sprężyn przedniego zawieszenia i rur podwozia oraz łącznika bocznego wózka, a także urywanie się sztywnych przewodów paliwowych i olejowych. Wyciąganie się łańcucha napędowego, samoczynne wyskakiwanie biegów, nadmierny hałas przegładni zębatej i nagminne rozregulowywanie się zespołów sterujących pracą silnika. Innym poważnym minusem było umieszczenie rozrusznika po prawej stronie motocykla, co w połączeniu z fatalnie zaprojektowanym łącznikiem wózka bocznego powodowało częste urazy stóp żołnierzy. Wady te były tak poważne, że zaczęto się zastanawiać nad przerwaniem produkcji i co więcej ze złomowaniem wszystkich posiadanych już egzemplarzy.
Jednak po dogłębnej analizie postanowiono dać projektowi jeszcze jedną szansę. I o ile wprowadzono szereg zmian w silniku, co akurat wyszło na dobre, o tyle zignorowano całą masę innych problemów. Skutkowało to na przykład rozrywaniem łączników ramy. Później wprowadzono jeszcze ten litr. I ostatecznie CWS M55 napędzany był dwucylindrową fałką o pojemności 995 cm3 i zabójczej mocy 16 koni mechanicznych przy 2500 obrotów na minutę. Do tego motocykl był wyposażony w skrzyni biegów z 3 przełożeniami, zmienianymi ręką przy zbiorniku oraz mokre sprzęgło zmieniane lewą stopą. Przejdźmy do hamulców. CWS M55 wyposażony był w 2 bębny, z czego to tylny był większy i mocniejszy. Miały one pozwolić zatrzymać w pełni obciążony motocykl z wózkiem bocznym, czyli w sumie około 470 kg, na odcinku około 12 metrów. Można by powiedzieć całkiem nieźle. Współczesne maszyny mają podobną drogę hamowania. Przy czym współczesne maszyny zatrzymują się na takim odcinku z prędkości 50 km na godzinę, a M55 z prędkości 15 km na godzinę. M55 spalał od 10 do 12 litrów benzyny na 100 km. Był awaryjny, a do tego drogi. Jego cena była podobna do małego samochodu. Dodatkowo producent, czyli Państwowe Zakłady Inżynierii, niespecjalnie spieszyły się z wykonywaniem napraw gwarancyjnych. Wszystko to sprawiło, że głównym odbiorcą motocykla było wojsko oraz niektóre instytucje państwowe. Produkcję ostatecznie zakończono w 1932 roku, przechodząc na budowę nowszego motocykla, czyli CWS M111. Nie do końca wiadomo, ile sztuk M55 wyjechało z fabryki, ponieważ do naszych czasów nie zachowała się żadna dokumentacja. Różne źródła podają od 87 do około 200 sztuk. Do naszych czasów jednak zachował się jeden jedyny, unikatowy egzemplarz, który w tym momencie jest w rękach prywatnych. Podobno gdzieś istnieje też druga sztuka, ale trzeba go traktować troszeczkę jak Yeti. Wszyscy o nim słyszeli, ale nikt do końca go nie widział. Wiem, że nie podałem w tym filmie za dużo szczegółów technicznych dotyczących tego motocykla, ale taki też miał być ten film, bardziej ogólnikowy. Jeśli chcecie zagłębić się bardziej w historię i poznać więcej szczegółów technicznych dotyczących tego motocykla, zachęcam Was do przeczytania książki Polskie motocykle 1918-1945 pana Jana Tarczyńskiego, na podstawie której powstał ten materiał. Jeśli ten film Wam się podobał, zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania kanału i klikania w dzwoneczek. Do zobaczenia za tydzień.